W 37 lat po uprowadzeniu do niewoli Jehojachina, króla judzkiego, w 12 miesiącu, 27 dnia tegoż miesiąca, wypuścił Ewil-Merodach, król babiloński, Jehojachina, króla judzkiego, z więzienia i zaczął z nim przyjaźnie rozmawiać i postawił jego krzesło wyżej niż krzesła królów, którzy byli u niego w Babilonie i zdjął swoje szaty więzienne i jadał stale w obecności króla przez resztę swojego życia, a utrzymanie jego było utrzymaniem stałym, na które król łożył dzień w dzień przez resztę jego życia. Księga Jeremiasza, 36 rozdział, 32 werset. Królowie dwóch plemion Judy, część 46. Jehojachin, Jojakin lub Koniasz. Lata panowania 598 rok do 597 roku przed naszą erą. Rok 597. Drugie uprowadzenie do Babilonu. 18-letni Jehojachin, nazywany również Koniaszem, był następcą tronu w Judzie po swoim ojcu Jehojakimie. Po okresie panowania trwającym 3 miesiące i 10 dni, który wypełnił czynieniem zła w oczach Boga, oddał się wraz ze swoją matką, żonami, swoimi sługami, dostojnikami i dworzanami w ręce króla babilońskiego Nebukadnezara, o czym można przeczytać w II Królewskiej, 24 rozdział, 12 werset. W tym czasie Nebukadnezar uprowadził ze sobą również do Babilonu 10 tysięcy jeńców, w tym wszystkich kowali i ślusarzy, wszystkich ludzi zdolnych do walki, a także kapłana Ezechiela, o czym czytamy w Ezechiela, pierwszy rozdział, od 1 do 3 wersetu. Pozostawił jedynie samą najnędzniejszą biedotę. Księdze Jeremiasza, 24 rozdział. Bóg przedstawia jeńców, którzy w tym czasie zostali uprowadzeni do niewoli, jako dobre figi, w odróżnieniu od zepsutych, bardzo złych fig, obrazujących tych, którzy byli pozostawieni. O tych dobrych figach zapowiedział Pan, że skieruje ku nim swoje oczy ku dobremu i że sprowadzi ich z powrotem do ich ziemi. Wersety 4-7. Ci, którzy pozostali w tej ziemi, werset 8, mieli zostać dalej przepędzeni i doszczętnie wyginąć. W zacytowanym zapisie tamtejszych wydarzeń kończącym zarówno drugą księgę królewską, jak i księgę Jeremiasza, dostrzegamy początki ponownego łaskawego działania Bożego, potwierdzonego wypuszczeniem Jehojachina z więzienia za sprawą nadspodziewanego aktu łaski okazanego mu ze strony króla Babilonu. O samym Jehojachinie Bóg mówi: żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida i znowu panować w Judzie, o czym czytamy w Jeremiasza, 22 rozdział, 30 werset. Drzewa genealogiczne Pana Jezusa wykazują, że miał on potwierdzone prawo do tronu Dawida poprzez Józefa, potomka Jehojachina, o czym czytamy w Mateusza, 1 rozdział, 11 werset. Jednakże jego właściwe pochodzenie królewskie biegnie przez linię rodową matki Marii, której rodowód opisany jest w Ewangelii Łukasza, 3 rozdział. Na tym przykładzie dostrzegamy wyraźnie,
z jak daleko idącą precyzją pozostaje nienaruszalna dokładność proroczych wypowiedzi Biblii.